Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Miałem robić dla was livestream. Niestety sytuacja taka wyszła, że dowiedziałem się, że komputer i świat po raz kolejny stworzył wraz z Margonem promocję dla graczy. Kiedy kupimy numer, który kosztuje internetowo, ja tak zakupiłem, ponieważ mamy kwarantannę, wyjście do sklepu i szukanie tego numeru nie za bardzo mi się patrzy. Dlatego kupiłem go przez internet. Kosztowało to 8,90 i mamy kod o wartości podobno 80 zł, ja go już tutaj mam. I tak, klikamy na starym interfejsie w premium. Czekajcie, stop, premium, tak, sklep, pakiety promocyjne. I tutaj kopiujemy pakiet, który my dostaliśmy, to jest ten kod. I mamy komputer Świat 2020, czas przygód z Margonem. I tak, co tu jest, wybierz, musimy sobie wybrać oczywiście. Pył astralny, nie wiem czy mi się opłaca. Ale tutaj są dwa kuferki, które są w sumie spoko opcją. Tutaj mamy rycerskie wzmocnienie. To jest to samo. Torba, 30 przedmiotów. To by mi w sumie nawet pasowało. Ametystowy preparat, to tak średnio. 2 miliony 280, kurczę, wiecie co, szczerze, tyle problemy twar, nie, ulepszenie broni to nie, chyba wybiorę to, no, ponieważ mogę. Dobra, i teraz tak, zauważyłem w ogóle, że Margonem totalnie odeszło już, teraz idziemy do Tafi, do Werbin, odeszło od tego, bo kiedyś przydawali jeszcze smocze łuski, po prostu, albo tam smocze runy. Teraz kompletnie od tego widzę, od tej praktyki się odeszło, no. Czy słusznie, czy niesłusznie, nie wiem, trochę przykre, że dostaliśmy strój i myszkę, ale tak, i dostaliśmy właśnie skałę magmowych kryształów. Mamy wymienić go na odpowiedni strój u Tafi w Werbin. Więc idziemy do Tafi. I Tafia. Chciałbym wymienić okazjonalny przedmiot na strój. I teraz mamy tutaj komputer. A co to jest? Skąd się bierze ten krasnoludzki strój? Kurde. Ciekawe, ciekawe. No dobra, wracając do tematu. Skała magmowych kryształów. Albo. I tutaj mamy magmowy kryształ wydobycia, albo magmowy. A czymś to się różni? Wiecie co? Ja sobie szybciutko przejdę na nowy interfejs i zobaczę, jak wyglądają te obydwa stroje. Nie wiem, jak wam to się tutaj pokaże. Liczę, że jakoś to będzie wyglądało. Pewnie źle, ale jakoś będzie. Dobra. Przepraszam was za to, że wam tak ucina. I teraz muszę zobaczyć. Pokażcie, to wygląda tak, a to wygląda tak. To szczerze, ten męski strój wygląda źle. Czemu nie stworzyli czegoś podobnego, na przykład takiego typa? Muszę powiedzieć, że Margonem, no ale wezmę męski, tak? Muszę powiedzieć, że Margonem trochę spieprzyło sprawę. Nie podoba mi się ten strój. W sensie, to nie wyglądasz to jakoś za ładnie. No ale okej. No dobra, przebierzmy się w takim razie. Jest chyba wszystko dobrze ustawione, jeżeli mi się nie mylę. Nie, tak, dobrze jest wszystko ustawione. I tak wygląda ten nasz strój. Tak wygląda nasza myszka. Schowaj, błyskaj. I ona robi błysk. I ona tutaj nam błyska. Jak widzimy, zmienia kolory. No i super. Co jeszcze dostaliśmy? Ulepszenie zbroi 3. Mam zbroję i ją sobie w sumie ulepszę, bo mam teraz nową zbroję na 166 poziom i ją sobie akurat ulepszę. Bardzo dobry pomysł i to mi się akurat bardzo przyda. I mamy jeszcze dwa kuferki, które oczywiście dla was otworzę. Specjalnie dla was opening dwóch kuferków. Najpierw pójdźmy do unikatowego. Wabik magiczny Hireni. No kurwa mać, no chyba nie dostanę. No jakie to jest gówno? No przecież to... Dobra. I teraz heroiczny kuferek.
Płaszcz wojownika jakiego? Naginaty. Chyba wiem, co to jest za strój. Szczerze, te kuferki, jakby stroje legendarne są ładne, ale te niektóre inne są naprawdę brzydkie. W sensie niektóre, te niektóre też są ładne nawet, ale niektóre są brzydkie. No i przepraszam, że ja to mówię. Nie chciałem nikogo urazić, no ale tak jest. I to jest takie moje zdanie. I tyle. Jezu, no wiedziałem, że to jest to. No takie to bym powiedział 2 na 10. Bym powiedział raczej coś typu Margonem 2012. No, niekoniecznie 2020, ale no. Okej. Ja, jak wiecie, w sumie jestem koneserem strojów. Jeżeli można kogo. Jeżeli mogę się tak nazwać. Tutaj mam jakąś tak. Tutaj jest akurat tylko mała część tej kolekcji strojów, które posiadam. Ale. Ale ja bardzo lubię stroje w Margonem i potrafię naprawdę docenić bardzo ładny strój. Takim strojem są na przykład niektóre stroje z tej Wielkanocy. Przede wszystkim mam tu na myśli te za 3000, bo te za 2500 dziwnym trafem jakoś do mnie nie są według mnie najpiękniejsze. Ale te za 3000 są naprawdę spoko. I potrafię naprawdę docenić ładny strój, dobry strój. Te stroje, ten strój nie jest zachwycający. No, ja doceniam jednak, że ktoś się starał pewnie jak go tworzył. Ale nie wygląda on dla mnie jakoś szałowo czy coś, więc niestety. Więc jeszcze raz mówię, promocja Komputer Świat, możecie kupić internetowe wydanie, 9 zł, czy coś jeszcze. Wydaje mi się, no wybierzcie przede wszystkim mądrze, kiedy kupujecie, wybierzcie mądrze, jaki zestaw kupujecie, bo możecie dostać zestaw, macie do wyboru dwa zestawy, raczej bardziej dla początkującego i bardziej dla zaawansowanego gracza. No i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam bardzo miłego dnia. I widzimy się w następnych solucjach questów, ponieważ następne odcinki będą właśnie solucjami z questów Wielkanoc 2020. Do zobaczenia. Cześć.